Dzień dobry, wieczór i witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Macintosh, a przed wami kolejny materiał wideo z serii Luigi's Mansion 3. I moi drodzy, dzisiaj plan jest następujący. Dzisiaj, słuchajcie, kończymy nasze zbieractwo, ponieważ czeka na nas jeszcze tylko i wyłącznie jedno piętro, piętro 15. I mam już informację, którą mogę się z wami tutaj najzwyczajniej w świecie podzielić, jeżeli chodzi właśnie o Luigi's Mansion. Na 15 piętrze nie spotkamy ducha Boo. Znajdziemy co prawda kryształy, jednakże są dość łatwo ukryte podobno, dlatego też najzwyczajniej w świecie nie powinniśmy się bać, że te kryształy pominiemy, ale musimy znaleźć pozostałe duchy Boo na poprzednich piętrach, czyli na piętrze 6, 9, 11 oraz na 14, czyli tym, którym jesteśmy tutaj. Jednakowoż na 14 piętrze duch nie pojawi się, dopóki my tego piętra nie opuścimy. A nie opuścimy go na razie, ponieważ brakuje nam, jeżeli mnie pamięć nie myli, trzech kryształów. Właśnie teraz jak włączyłem, to widzę, że rzeczywiście tych trzech kryształów nam brakuje. Brakuje nam kryształu białego, brakuje nam czerwonego i brakuje nam niebieskiego. I jeden z nich jest pokazany, że jest ewidentnie tutaj, ale my jeszcze tej całej miejscówki nie zwiedziliśmy. I mam takie podejrzenie, że z racji tego, że dość dobrze sprawdziliśmy pozostałą część tego piętra, mam dziwne wrażenie, że reszta tych kryształów znajduje się właśnie w tym jednym pomieszczeniu. I co najciekawsze, wydaje mi się, że jeden z tych kryształów myśmy już zdążyli pominąć, ponieważ w tym ukrytym pomieszczeniu, które znajduje się za sceną, którą będziemy musieli znowu odblokować z racji tego, że no najzwyczajniej w świecie po wyłączeniu gry niektóre elementy zostają przywrócone na dawną pozycję, ponieważ gra nie zapisuje tego, czy zniszczyliśmy dany element, czy nie, czy dana szafka została zniszczona, czy nie. Takich informacji najzwyczajniej w świecie gra nie przechowuje, o czym już kiedyś wspominałem. Dlatego też musimy jeszcze raz użyć super ssawki. Musimy dostać się do tego pomieszczenia, które znajduje się z tyłu i sprawdzić to pomieszczenie przy pomocy negatywnego światła, bo to jest jedyna rzecz, której żeśmy nie sprawdzili, a kiedy obrabiałem ten materiał wideo poprzedni, czyli ten, który widzieliście teraz w poniedziałek, ponieważ pierwszy raz zdarza mi się, że nagrywam materiały wideo na jeden tydzień, jeżeli chodzi o Luigi's Mansion 3, nagrywam te materiały w odstępie czasowym od ciebie, ponieważ najzwyczajniej w świecie nie miałem czasu, żeby zrobić tego w zeszłym tygodniu. Troszeczkę inne plany niestety tutaj musiałem powziąć. No i moi drodzy, co najciekawsze, w czasie obrabiania zauważyłem, że mówiłem, o tutaj widać, że mamy jednego manekina, który, czy też tą głowę taką manekina, nie wiem jak ja to dokładnie sformułowałem, ale jedną głowę do przechowywania tej, jak ona się nazywa, tej fryzury, którą miała nasza tutaj pani duchowa DJ-ka. No i jedna z tych głów nie miała peruki właśnie nałożonej. A co jeśli sprawdzić tą głowę najzwyczajniej w świecie negatywnym światłem? Nie wiem, może to być po prostu najzwyczajniej w świecie marnotrawstwo czasu w tym momencie. Ale powiedzcie sami, czy nie będzie to przyjemne marnotrawienie czasu, zwłaszcza, że używamy znowu super stawki. Super stawka. Jedno, co muszę przyznać, to, że rzeczywiście oczekuję, żeby super stawka, słuchajcie, w jakiś sposób była wykorzystana podczas walki z Królem U, albo chociażby z Heleną Gravely, kiedy będziemy z tym walczyć, z tego względu, że no po prostu to jest aż się prosi o to, aby najzwyczajniej w świecie tą super stawkę wykorzystać. I najgorsze z tego wszystkiego jest to, moi drodzy, że no najzwyczajniej w świecie ja nie jestem w stanie tutaj normalnie się wysławiać, kiedy ta super stawka działa, ponieważ jest ona tak głośno, że boję się, że likuje mi ona z moich, najzwyczajniej w świecie, z moich słuchawek, likuje mi ona tutaj na zewnątrz. Teraz tak, czy jeżeli tu wejdziemy, to wszystko będziemy widzieć, bo nie będziemy wszystkiego widzieć, a widzicie, czyli rzeczywiście my musimy tą super stawkę wykorzystać w 100%. I muszę to zrobić z tego względu, że najzwyczajniej w świecie nie będzie widać, moi drodzy,
tego, co chciałem wam pokazać, tej najważniejszej rzeczy. I okej, tyle powinno nam wystarczyć, słuchajcie. Czyli powrót robimy i skipujemy to. Jeden raz wystarczy, żebyśmy to sobie obejrzeli. I teraz tak, tu jak pamiętacie, włączyliśmy sobie przy pomocy naszego zwykłego naładowanego światła, przełączyliśmy przełącznik, który się znajduje w tej płycie winylowej po lewej stronie i otworzyły nam się drzwi, czy też schody znajdujące się po lewej, prawej stronie tutaj na scenie tanecznej, czyli w tym głównym pomieszczeniu tego piętra. No i teraz jak zobaczycie, tu mamy tą jedną najzwyczajniej w świecie głowę manekina, czy jakkolwiek by tego nie nazwać, do przechowywania najzwyczajniej w świecie miejsce tej fryzury, tej peruki. I powiedziałem, o, ta jedna peruka to była ta peruka, którą ona nosiła. I dopiero potem, po nagraniu, kiedy się, że tak powiem, skapnąłem, co powiedziałem, skumałem, że najzwyczajniej w świecie nie użyliśmy tutaj negatywnego światła. To nie jest negatywne światło. To jest negatywne światło. I oczywiście, że zadziała. Bo przecież nie byłbym sam, gdyby się okazało, że najzwyczajniej w świecie to nie zadziała. Dobra, czyli mamy jeden z trzech brakujących nam kryształów na całą grę do tej pory. Nie liczę piętra 15, z tego względu, że my na to piętro jeszcze nie weszliśmy. I mówię dlatego do tej pory. No i teraz wejdźmy sobie na prawą i lewą stronę i dobra, czy tutaj coś będzie? Oprócz tego, że mamy tak jakby podwyższenie i tutaj również mamy stoliki właśnie do picia drinków i tak dalej. Tak jak tu na dole mamy takie fotele czy też kanapy, gdzie można by było usiąść i spróbować przekrzyczeć, jak to w klubach nocnych bywa. Nie chodzę do klubów nocnych, od tego zacznijmy. I nigdy nie chodziłem też na dyskoteki, przynajmniej nie z własnej nieprzymuszonej woli, ale od czasu do czasu mi się zdarzało, bo nie wiem, bo osiemnastka, bo to, bo tamto. Matko jedyna, jak powiem, bo osiemnastka, to wyobraźcie sobie, że to było 12 lat temu, kiedy były osiemnastki. Wow, poczułem się w tym momencie bardzo, ale to bardzo stary. Anyway, w takich klubach nocnych, czy też raczej powinienem powiedzieć tutaj brakuje stolika, szanowna gro. Właśnie chciałem powiedzieć, że tego stolika mi brakuje i od tego chyba zaczniemy, żeby ten stolik sobie po prostu w jakiś sposób... O! O, proszę bardzo. Okej. Pięknie, czyli udało nam się znaleźć kolejny kryształ. Super, czyli brakuje nam już tylko jednego i wydaje mi się, że... Dobra, nie powiem, że wydaje mi się, że tutaj jest, bo powiecie, że mam jakieś parapsychiczne zdolności. Ale w dalszym ciągu pojawia nam się jeden kryształ, że tutaj jest. Nie wiem, czy zauważyliście na mapie. Co oznacza, że rzeczywiście w tym pomieszczeniu jest jeszcze jeden kryształ i cały czas gra pokazywała nam ten jeden konkretny kryształ. Bo jeżeli gra nam pokazywała więcej niż jeden kryształ w tym pomieszczeniu przy pomocy jednego znaczka, to powiem wam, że trochę słabo to zorganizowane jest. Anyway, wracając. Stoliki i te wszystkie wspaniałe fotele, tudzież jak to woli kanapy, po to, aby usiąść z drinkiem, z znajomymi, z kolegami i koleżankami z klasy. Bo wiecie, koledzy i koleżanki z klasy, ewentualnie z pracy, nie oznacza znajomi, jak niektórzy myślą. I najzwyczajniej w świecie są wśród tego grona na przykład kolegów i koleżanek z klasy, osoby, z którymi najzwyczajniej w świecie w życiu byście się poza, że tak powiem, rejonem szkolnym, przynajmniej w moim wypadku, najzwyczajniej w świecie nie chcielibyście się więcej spotykać i najzwyczajniej w świecie wynika to z bardzo dużej rozbieżności tego jak no, najzwyczajniej w świecie postrzegacie świat i z jakiego środowiska pochodzicie. Nie lubiłem mojego liceum, to mogę wam tyle powiedzieć, ale nie w sensie liceum jako szkoły, tylko no, powiedzmy sobie szczerze, że większość klasy licealnej. Nie wspominam tego za dobrze okresu w moim życiu, więc na tym pozostańmy. Ale te cuda są niby po to, żeby usiąść, odpocząć od potańcówy i najzwyczajniej w świecie napić się drinka.
Ktokolwiek na takie rzeczy chodził, niech mi powie, jak bardzo potem bolało gardło, bo musiał przekrzykiwać muzykę, która jest w takich klubach zdecydowanie za głośno. Dlatego też ja zawsze wolałem kulturalnie spotkać się przy whisky razem ze znajomymi w miejscu, które najzwyczajniej w świecie nam bardziej odpowiadało, ze znajomymi przyjaciółmi, w miejscu, które bardziej nam odpowiadało i bardziej pasowało do naszego gustu. Dlatego też polecam, żeby spotykać się w miejscach, które łączą, a nie w jakiś sposób dzielą i gdzie normalnie nie możecie przeprowadzić konwersacji. Dlatego lepiej jest pójść nie tyle do pubu, co do... jakby to nazwać, do klubu, ale nie tanecznego, ale klubu takiego, że wiecie, że można sobie przyjść, zagrać w karty, wypić sobie coś mocniejszego, o ile macie skończone 18 lat, dodajmy do tego, oraz na przykład, jeżeli jest taka możliwość, zapalić sobie cygarko tak na spokojnie razem ze znajomymi albo coś w tym stylu. Kto co woli, bo możecie nawet zapalić papierosy, mało mnie to obchodzi, ważne, że musicie wiedzieć, że to wpływa na wasze zdrowie, dlatego pamiętajcie, że tylko nie tylko na wasze zdrowie chciałem powiedzieć, ale także na zdrowie innych osób otaczających was. Tak zwane bierne palenie, dlatego pamiętajcie o tym. Anyway, wracając. Czy to się będzie obracać? Okej, będzie się obracać. Z drugiej strony widzieliśmy, że jest dokładnie taka sama płyta gramofonowa. I podejrzewam, że musimy ją naszym drogim Guiji włączyć, ponieważ muzyka w tym momencie nie dość, że nie leci w rytm, to na dodatek leci tylko i wyłącznie z jednej strony głośników. Rozleci się to. Rozleciało się to i kula dyskotekowa spadła na ziemię, sprawiając, że wszystko co w niej było się wysypało i chciałbym to podnieść zanim to zniknie. Wow, dużo tego nie było, ale najważniejsze z tego wszystkiego, że znaleźliśmy, słuchajcie, wszystkie kryształy, które znajdowały się w tym klubie nocnym hotelu Ostatnia Przystań. Co to oznacza? To oznacza, że zostały nam tylko, słuchajcie, 4 duchy Bu do złapania. I te duchy Bu... Dobra, patrzę, czy nie wibruje nam nasz glutek, ale tak jak mówię, nie będzie nam on wibrował, dopóki nie opuścimy tego piętra. Więc musimy po prostu to piętro w tym momencie opuścić i udać się na inne piętro. I wiecie co, zanim opuścimy to piętro, udamy się do laboratorium z tego prostego względu, że podejrzymy sobie, jak nazywała się ta nasza duchowa DJ-ka i najzwyczajniej zobaczymy też, czy rzeczywiście zgadza się to, co mam zapisane, jeżeli chodzi o duchy Bu, które musimy jeszcze najzwyczajniej w świecie w grze znaleźć. Mam zapisane 4 duchy, czyli na 6, 9, 11 oraz 14 piętrze, czyli tym, na którym obecnie jesteśmy. I pytanie za 100 punktów powinno w tym momencie brzmieć, czy dobrze najzwyczajniej w świecie zapisałem. Dobra, udajmy się do galerii. Zrzućmy duchy, które mamy przy sobie. I zobaczmy tak naprawdę, co nam tutaj jeszcze pozostało. Wejdźmy najpierw do duchów i mamy duchy Bu. Bo one są w pierwszej kolejności, jak będziemy tutaj przeskakiwać, do góry najzwyczajniej w świecie. Czyli tak, duchy Bu powinniśmy mieć na 6 piętrze, czyli to jest B2, B1, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Zgadza się, na 6 nie mamy. 7, 8, na 9 nie mamy, zgadza się. 10, na 11 nie mamy, 12, 13, 14 nie mamy i to są wszystkie duchy Bu, jakie są do schwytania w całej grze. Innymi słowy, mamy prawie wszystkie duchy schwytane Bu najzwyczajniej w świecie. No i teraz zobaczymy, jak się nazywał nasz wspaniały tutaj duch boss, z którym walczyliśmy na tym piętrze, na którym teraz najzwyczajniej w świecie byliśmy. Johnny Depend, to już widzieliśmy, a to jest DJ Phantasmagloria. Ha, 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 ha. Gra słów. Ogólnie można by było powiedzieć, że to jest Disc Jockey Phantasmagoria. Tylko, że nie jest Goria, tylko Gloria, czyli Phantasm... Gloria Phantasma?
albo coś w tym stylu można by było to powiedzieć po polsku. Po prostu połączenie słów fantasmogoria. Fantasmagoria. Teraz jak widzę Gloria, to nie mogę tego poprawnie powiedzieć, wybaczcie mi. Fantasmagoria oraz Gloria, czyli Vivat, Alleluja i temu podobne rzeczy. I można powiedzieć, że ta gra słów jest bardzo, ale to bardzo clever, czyli bardzo taka sprytna, bo najzwyczajniej w świecie łączy dwie rzeczy. Gloria jako chwała i Gloria jako... Gloria wśpiewana, w sensie takie wysokie tony, wychwalne tony w muzyce, także no, powiem wam, że najzwyczajniej w świecie bardzo, ale to bardzo ładnie jest to przemyślane. I jeżeli dobrze kojarzę, to w tym momencie mamy wszystkie kryształy, jeszcze się upewnię na wszelki wypadek, ale wszystkie kryształy na piętrach, na których do tej pory byliśmy, udało nam się najzwyczajniej w świecie znaleźć. Bardzo się z tego powodu cieszę. Oznacza to, że w miarę, słuchajcie, wszystko żeśmy znaleźli. Możemy zatem kupić, słuchajcie, Gem Finder, którego nie możemy kupić, ponieważ nie mamy odblokowanego ostatniego piętra. Możemy za to kupić Bufinder, który, tak jak widzicie, mamy tylko 3 Bufindery. Z tego względu, tak jak już wcześniej powiedziałem, że nie mamy odblokowanego tego 15 piętra. Przepraszam. Nie mamy odblokowanego 15 piętra, więc nie pojawiają nam się kryształy, a na 14 piętrze nie odblokowaliśmy jeszcze ducha Bu z tego względu, że nie wyszliśmy z tego piętra i piętro nie zdążyło się zaktualizować w jakiś sposób, więc tego ducha Bu na razie tutaj nie zobaczymy. Pytanie, czy nie będę musiał wyjść całkowicie z gry i powrócić do niej, żeby piętro się przeładowało, bo taka opcja również istnieje. W pierwszej kolejności jednak kupimy sobie nasze wspaniałe kości tutaj, w ogóle i w szczególe. I teraz tak, czy chcemy kupować te Bufindery? Powiem wam szczerze, że mogę kupić 3 Bufindery z tego względu, że nie chce mi się biegać po tych piętrach teraz już, kiedy jesteśmy już pod koniec gry prawie, że nie chce mi się po tych piętrach biegać i szukać tych duchów Bu. Możemy sobie najzwyczajniej w świecie ułatwić troszeczkę eksplorację i możemy po prostu pójść w obszar, gdzie ten duch Bu się znajduje, ale tak czy tak będziemy musieli go znaleźć z tego prostego względu, że musimy znaleźć odpowiedni przedmiot, w którym duch Bu się po prostu kryje. Więc wiecie, zamiast szukać go i biegać po całym piętrze, możemy od razu po prostu wskoczyć do danego pomieszczenia, w którym... Oj! Pięknie. I powiem wam, że wróciły duchy z tego wspaniałego kółka tanecznego, które tutaj najzwyczajniej w świecie władało tym. Władało, czy też raczej powinienem powiedzieć, stało na czele, czy też było główną grupą taneczną związaną właśnie z 14 piętrem. I ta resztka, której nie udało nam się za pierwszym razem schwytać w czasie, kiedy nie tyle walczyliśmy z nimi, kiedy mieliśmy przygotowanie do tej walki z naszą szanowną DJ Fantasmaglorią, to powiem wam, że no naprawdę to dość ciekawie wygląda, że one się rozpierzchły wtedy. Przynajmniej w poprzednim materiale wideo tak to wyglądało, że one się rozpierzchły. I następnie one teraz powróciły, bo mogły i w dalszym ciągu miały z nami niedokończony interes. No i 15 piętro w tym momencie zostaje dla nas odblokowane. Jest to ostatnie piętro w całej grze. Jak ono się nazywa w ogóle? Master Suite, czyli główny apartament, czy też apartament... Władczy, można by było przetłumaczyć, tak nieładnie przetłumaczyć, ale ogólnie rzecz biorąc tu chodzi o to, że jest to apartament należący do właściciela hotelu. Nie wiem, czy jest właściwie taki bezpośredni odpowiednik w języku polskim,
że coś takiego się to nazywa, wiecie, jest po prostu nazwa bezpośrednia, jak na przykład mówimy Castle McFright, czyli byśmy powiedzieli zamek McStrach, tak? Tak samo Tomb Suite, czyli te apartamenty grobowcowe, tak? Ale Master Suite to jest tak, jakbyście powiedzieli Master Key, czyli klucz mistrz, niektórzy mówią po polsku, ale tak naprawdę nie mamy polskiego odpowiednika na Master Key, który często gęsto zamieniany jest również z angielskim słowem Skeleton Key. I nie znam polskiego bezpośredniego odpowiednika, tylko taki trochę łamaniec językowy pod tytułem klucz mistrzowski, czyli klucz, który otwiera wam wszystkie drzwi w danym na przykład budynku, tak? Na wszelki wypadek ma go administracja, jeżeli jest to budynek taki, że nie możecie wymienić sobie właśnie drzwi. Co prawda pewnie w Polsce już takiego czegoś nie spotkamy, no chyba, że pod wynajem wszystko, no to wtedy rzeczywiście, bo tam są jakieś ograniczone rzeczy, ale wydaje mi się, że jest to bardziej popularne właśnie w krajach anglosaskich, gdzie wynajem, gdzie jako tako, nawet jeżeli kupicie sobie mieszkanie, to w dalszym ciągu macie kupione tylko mieszkanie, ale większa część, nie tyle mieszkania, tylko budynku należy do jakiejś wspólnoty i wspólnota decyduje o wielu innych rzeczach, jak na przykład to, że nie możecie wymienić sobie drzwi na byle jakie, tylko muszą być określone drzwi i musicie również zapasowy klucz, jeżeli wymieniliście sobie zamek, zapasowy klucz musicie oddać właśnie właścicielowi wspólnoty. Czy też w biurze wspólnoty musicie zostawić albo coś w tym stylu. Gdyby doszło do jakiejś, wiecie, awarii, że na przykład w waszym mieszkaniu pękłaby rura z wodą i zalewałaby wszystkie mieszkania w pionie w dół, a wy bylibyście na wakacjach i co wtedy? No wyważyć wam drzwi nie wyważą, ponieważ drzwi należą do was, ale musicie dostarczyć klucz właśnie zapasowy, żeby coś takiego zrobić. Nie wiem, jak to wygląda w Polsce, ponieważ no najzwyczajniej w świecie no nie korzystam z usług tego typu, ale no najzwyczajniej w świecie możecie napisać w komentarzu, jak to wy tutaj nie tyle widzicie, tylko może znacie z własnego doświadczenia. Ja z własnego doświadczenia wiem, że mam swoje drzwi, mam swój dom i najzwyczajniej w świecie tak to wygląda. W każdym bądź razie wracamy na szóste piętro, czyli do zamku McStrach, bo to właśnie to jest najniższe piętro, na którym brakuje nam ducha Bu. I ten duch Bu najzwyczajniej w świecie mam nadzieję, że dość szybko go znajdziemy. Bo jeżeli będziemy musieli biegać jak kot z dziurawym pęcherzem po całym piętrze, żeby znaleźć tego ducha Bu, to powiem wam, że będzie deczko słabo. Chciałbym jak najszybciej po prostu przejść do kończenia tej gry na tej zasadzie, że mamy wszystko zdobyte w grze i martwimy się już tylko i wyłącznie pokonaniem ostatnich dwóch bossów i znalezieniem ostatnich kryształów. I o matko jedyna, duch Bu znajduje się, już widzę w którym miejscu. Nie będzie tak blisko, jakby się mogło wydawać. Na tych schodach się znajduje. I teraz pytanie, czy piętro... Nie. Na tym poziomie, na którym my obecnie jesteśmy, czyli nie możemy użyć żadnego skrótu ani nic z tych rzeczy. W ogóle fajna rzecz, zobaczcie, jak mamy teraz wykryte duchy Bu, to nam gra pokazuje, gdzie nam brakuje tych duchów Bu, jak kupiliśmy sobie te Bufindery, czyli te kartridże do poszukiwania duchów Bu dla naszego Virtual Bu. Za dużo słowa Bu w tym momencie i straciło ono dla mnie sens. Ble, najzwyczajniej w świecie. No dobra, w takim razie lecimy przed siebie. No i oczywiście... No i oczywiście niestety musimy znowu kombinować z wejściem do zamku McStrach z tego prostego względu, że zamek McStrach ma... Czekajcie, czy tutaj coś... O! Jakaś dodatkowa moneta, której wcześniej żeśmy nie zdobyli. Zamek McStrach najzwyczajniej w świecie ma troszeczkę przekombinowane wejście do siebie. Z tego prostego względu, że wymagane jest użycie Guidziego, żeby w ogóle się dostać do tego zamku. Okej, to jest bardzo, ale to bardzo... Nie halo, te zbroje po... O, widzę, że już nawet wibruje mi mój Guidzi. Te zbroje, które zostały po naszym szanownym... tutaj panu... Dziękuję ślicznie. I teraz tak. Gdzie my ciebie znajdziemy? No nie mówcie mi, że on będzie...
tu mniej. Wydaje mi się, że jest w tej zbroi. Jak sądzicie, patrząc po Guijim? Zgadza się! Thou mayest call me Boo at arms. Come, let us do with honor. Czyli... wy możeście się zwać mnie U do broni. No niestety tak to będzie brzmiało po polsku. A niestety. Gry słowne po polsku w tej grze bardzo, ale to bardzo mi nie wychodzą z tego względu, że nie widzę w jaki sposób można by to było zrobić pan słowny. Dalejże niech rozpocznie się pojedynek o nasze honory. No i dobra. O, widzę pana Duka Bu. Pięknie. No i pan Duk próbował znowu nas zaatakować. Problem w tym... Problem w tym, moi drodzy, że mamy tutaj mgłę, kiedy pojawił się pan Duk Bu, a co za tym idzie... Jest on bardziej dla nas widoczny właśnie przez to, że pojawiła się tutaj mgła. No, czyli innymi słowy, nowe elementy, które pojawiły się na danym piętrze, były elementami, które przechowywały naszego szanownego pana Ducha Bu. I pewnie gdybyśmy to skopcili najzwyczajniej w świecie, to znalezienie tego Ducha Bu, no to wówczas musielibyśmy szukać go w jakimś innym miejscu na tym piętrze. W ogóle, czy coś nam z nich wypadnie, czy one są tylko po to, aby... Właśnie, one są nam tylko po to potrzebne, żeby tutaj tego Ducha Bu znaleźć. Innymi słowy, nie dają nam żadnych dodatkowych tutaj grantów, żadnej dodatkowej kasy, ani niczego takiego. No i znowu będziemy musieli przyzwać naszego Guijiego. To jest trochę przekombinowane. Wydaje mi się, że można to było zrobić o wiele lepiej na zasadzie, że... Po oczyszczeniu tego piętra po prostu ta brama by pozostawała cały czas otwarta, a co za tym idzie, mielibyśmy po prostu najzwyczajniej w świecie no możliwość szybszego dostania się do tego piętra. No dobra, czyli tak, czyli na szóstym piętrze Duch był znaleziony. Poszło, powiedziałbym, mega błyskawicznie. No teraz dziewiąte piętro, Unnatural History Museum, czyli Muzeum Historii Nienaturalnej, bądź... O, Raid Elevator 50 Times. 50 razy przejechaliśmy się windą. Fajny achievement. Nawet bym nie powiedział, że w jakiś sposób ten achievement tam wskoczy. Czy my dostaliśmy dodatkowe 1000 po prostu kasy, tylko dlatego, że użyliśmy rzeczywiście tej windy 50 razy, czy o co tutaj chodzi. I teraz tak, wiemy, że jest tutaj nasz szanowny pan Duch Bu. I teraz pytanie, w którym miejscu, ha, już widzę, w którym miejscu on się znajduje na tej głównej sali. No i teraz będziemy musieli wykombinować, pod którym z tych obrazów, czy też w którym miejscu on się znajduje. W ogóle te obrazy lewitują. Au! Źle umieszczone obiekty. To słabo. Dobra. Tylko trochę nasz szanowny Guijji najzwyczajniej w świecie się, że tak powiem, wibruje. Bo wydaje mi się, że to będzie pod tym obrazem, ale sprawdzimy. Nie. Nie wibruje jak szalony. Tu jeszcze mniej. I tu jeszcze mniej. Ogólnie jedna sprawa, którą na sam koniec gry dopiero teraz zacząłem używać. Skoro Guijji, cały ten żel, czy też ten glutek, z którego Guijji jest zrobiony, wibruje w momencie, kiedy jesteśmy w pobliżu Ducha Bu, dlaczego nie wyciągnąć Guijiego, żeby to Guijji sprawdził, czy Duch Bu gdzieś się tu znajduje. Dobra, zobaczcie jak on wibruje. Nie jest źle, prawda? A zobaczcie, co się dzieje przy tym obrazie. Jest to o wiele lepiej widoczne niż kiedy mielibyśmy najzwyczajniej w świecie naszego tutaj tego glutka, który znajduje się wewnątrz naszego tutaj... No, znaleźliśmy Ducha Bu, tak jak mówiłem. Tak jakbyśmy mieli szukać tego Ducha Bu
przy pomocy patrzenia tylko i wyłącznie naszej tutaj wibracji, bo ta wibracja jest dobra, ale no, natężenie tej wibracji nie zmienia się aż tak mocno pomiędzy prawie jesteś przy duchu, a już jesteś dokładnie przy nim. Roar! Moje imię to Bones! Czyli połączenie Bones, czyli kości i ducha Bu. Właśnie wkopałeś się w niezłe tarapaty! No i proszę bardzo, zdążyłem zrobić jedną małą sztuczkę, to znaczy... Duchy Bu, pamiętajcie, nie teleportują się od tak po prostu sobie w kosmos i nie pojawiają się nie wiadomo gdzie. Tylko, moi drodzy, Duchy Bu, moi drodzy, na początku są dokładnie w tym miejscu, w którym my je widzieliśmy. Na samym początku, czyli w tym dokładnie miejscu, w którym one się zespawnowały i mamy krótką chwilę, żeby je jeszcze złapać. Zanim one najzwyczajniej w świecie znikną i udadzą się po prostu w... No, po prostu będą szukać innego pomieszczenia, czy też innego miejsca, gdzie mogłyby się przed nami schować. Chcę odsłonić te pozostałe obrazy z tego prostego względu, moi mili, że interesuje mnie, co pod tymi w ogóle obrazami znajdziemy. I powiem wam, że myślałem, że będą to po prostu puste obrazy, a to nie są puste obrazy. To są obrazy przedstawiające czaszki dinozaurów. No dobra, mamy tak naprawdę trzy obrazy. Cztery licząc z obrazem ducha Bu. Mamy obraz, nie wiem czy to jest T-Rex, mamy obraz chyba Triceratopsa i... Bronchiozaura albo któregoś z takich, na pewno jakiegoś roślinożercy. Jak nie jakiegoś pływającego pod wodą, bo tak też może być. Tyle mniej więcej pamiętam z historii, oczywiście mogłem też całkowicie wszystko pokrzanić, ale... Udajmy, że miałem rację, żeby było śmieszniej. I śmieszniej będzie, jak się okaże, że rzeczywiście miałem rację. Anyway... No to co nam pozostało? Pozostało nam piętro 11 i pozostało nam piętro, słuchajcie, 14. I żeby tutaj nie przedłużać, te dwa pozostałe piętra zrobimy sobie przy okazji następnego materiału wideo, a ja jeszcze po drodze sprawdzę, wrócimy sobie do laboratorium, sprawdzę, moi drodzy, czy możemy kupić jeszcze dodatkowy karnisz do wykrywania ducha Bu. Bo jeżeli możemy, to znaczy, że już w tym momencie ten duch Bu się nam zespawnował. Jeżeli nie, zespawnował się, czyli wystarczyło, że opuściliśmy to piętro. Bo chciałem powiedzieć, że jeżeli nie, to oznaczałoby, że najzwyczajniej w świecie musimy wyłączyć grę i włączyć ją ponownie. No i cóż, moi drodzy, wygląda na to, że w tym materiale wideo to by było na tyle. Prawie żeśmy wszystko zrobili. Następny materiał wideo zaczniemy od tego, że najzwyczajniej w świecie po prostu weźmiemy sobie i popolujemy na nasze szanowne duchy Bu, a potem udamy się na ostatnie w grze piętro, czyli piętro 15 i przeczeszemy je wzdłuż i wszerz, żeby znaleźć wszystkie możliwe najzwyczajniej w świecie kryształy. I dopiero potem udamy się, żeby zawalczyć z naszą szanowną Helen Gravely. I wydaje mi się, że mniej więcej jeszcze pozostały nam dwa materiały do zakończenia tej serii, ale te materiały dopiero zobaczycie po nowym roku. Dlatego ja się z wami w tym momencie żegnam. Mam nadzieję, że kolejny materiał wideo z serii Luigi's Mansion 3 wam się podobał. Zachęcam was do pozostawienia po sobie komentarzy, ponieważ ja już wszystkie komentarze czytam i staram się nie odpowiadać w miarę swoich możliwości. Z racji tego, że istnieje duże prawdopodobieństwo, że ja w przerwie świątecznej nagram i przejdę tą grę, ale wy zobaczycie to dopiero po nowym roku, dlatego też od razu już tutaj informuję was, że najzwyczajniej w świecie najprawdopodobniej moje odpowiedzi na wasze propozycje, na wasze pytania, na wasze sugestie albo coś w tym stylu będę do tego odnosił się tylko i wyłącznie przy pomocy odpowiedzi komentarza na komentarz pod danym materiałem wideo z tejże serii. Z tego prostego względu, że no, ciężko mi będzie odnieść się do czegoś, co napiszecie w materiałach, które pojawią się tak de facto za parę tygodni dla was, a ja nie wiem, kiedy je tak naprawdę nagram, bo nie wiem, kiedy będę miał na to czas. Możliwe, że nawet po nowym roku będę je nagrywał w tak bardzo, bardzo ekspresowym tempie, bo się okaże, że nie miałem czasu w czasie świąt, ale może jednak ten czas znajdę. W każdym razie, mam nadzieję jeszcze raz, że ten materiał wideo wam się podobał, zachęcam was do pozostawienia, tak już wcześniej wspomniałem, komentarzy.
No i jeżeli chcecie, nie jest to konieczne, ale jeżeli macie taką chęć, możecie ocenić ten materiał wideo, czy to pozytywnie, czy negatywnie, ale fajnie by było, jeżeli już ocenicie, żebyście napisali, dlaczego oceniliście w taki, a nie inny sposób, ponieważ nie jestem mentalistą, żeby czytać wam w myślach, o co wam chodziło z oceną plus albo minus. No i to by było na tyle, dzięki wam wszystkim serdecznie za uwagę, komentujcie, subskrybujcie, polecajcie swoim znajomym przyjaciołom, trzymajcie się, no i do zobaczenia wkrótce, pa pa!